Krzysztof Rackiewicz, specjalista medycyny rodzinnej w Zielonej Górze, właściciel i kierownik gabinetów lekarskich Zacisze w Zielonej Górze. 10%, które Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób jednostronny zabrał nam, żeby nie powiedzieć ukradł, związane jest z faktem braku dostępności pacjenta do gabinetu w dniu 2 i 5 stycznia, natomiast nie wyklucza to, że w tym czasie większość naszych kolegów pracowała poprzez wykonywanie różnego typu zaświadczeń, skierowań do ZUS-u, na komisję rentową, skierowań do sanatorium, bądź zaświadczeń o niepełnosprawności. Krótko mówiąc, zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, mimo że w tym dniu nie badaliśmy naszych pacjentów, wykonywaliśmy pracę wynikającą z podpisanego kontraktu.